Cześć, dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj jestem z Krysią. Witajcie. A to dlatego, że porozmawiamy sobie o bardzo fajnej funkcji, o bardzo fajnej możliwości, jaką mamy w Nu Skin przy stosowaniu Lumispa Ajo. W jednym z moich ostatnich filmów opowiadałam Wam już tak troszeczkę, że jest tam coś takiego fajnego, ale pomyślałam sobie, że osoba, która najfajniej, najlepiej i tak myślę, że najbardziej ciekawie może Wam przedstawić aplikację Vera, to jest Krysia. Dlaczego? Dlatego, że Krysia już od bardzo długiego czasu stosuje Lumispa Ajo. No i właśnie sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Krysia, moje pierwsze pytanie do Ciebie. Czy korzystasz regularnie z tej aplikacji? Korzystam, ale nie tak bardzo regularnie. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę, ja już dobrze znam technologię Lumispa, zarówno tą analogiczną, jak i tą nową wersję. Dlatego też już wiem, jak mam ustawioną pielęgnację, już mogę tak naprawdę robić to z zamkniętymi oczami i nie patrząc w lustro. Natomiast korzystam z aplikacji Nu Skin Vera, żeby porównywać swoje efekty, ponieważ jedną z opcji tej aplikacji jest na przykład oś czasu selfie. I na czym to polega? Robimy sobie selfie w dobrym świetle, bez makijażu oczywiście, i później po na przykład miesiącu stosowania pielęgnacji, po dwóch, po trzech możemy porównywać sobie swoje zdjęcia i efekty i widzieć te efekty, co tak naprawdę się wydarzyło na naszej buzi, jakie mamy super efekty po czasie stosowania technologii i produktów, które zresztą też nam Nu Skin Vera proponuje. Dokładnie. W dalszej części dzisiejszego filmu zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Pokażemy Wam krok po kroku, jak wchodzi się właśnie w aplikację, jak się tam ją stosuje, wykorzystuje. To jest bardzo fajne, ja bym powiedziała, to jest taki fajny dodatek do naszej codziennej pielęgnacji, bo jesteśmy sami w stanie kontrolować, jak ten nasz stan skóry się zmienia, właśnie przy stosowaniu między innymi wszystkich technologii, które posiada Nu Skin, zaczynając od Lumispa Ajo, bo tutaj też warto podkreślić, że przy tej starszej wersji nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. I też Nu Skin Vera to jest naprawdę top of the top nowości w branży beauty. Co więcej, nawet Sephora zainteresowała się naszą aplikacją, ponieważ bardzo im się spodobał pomysł na stworzenie tej aplikacji. Jest to tak innowacyjne rozwiązanie, którego nie ma żadna inna firma w tym momencie na rynku. Więc, a my też tak naprawdę rozwijamy cały czas tą aplikację, ona jest cały czas ulepszana, dochodzą nowe funkcje, więc serdecznie zapraszam Was, żebyście pobrali tą aplikację, zobaczyli, co teraz jest i też co jakiś czas ją aktualizowali. Ale bardzo ważna jest informacja taka, żeby ją pobrać, trzeba też, żeby się zarejestrować, zalogować, trzeba mieć swoje konto. I zawsze kolejność jest taka, że najpierw zakładacie konto VIP, między innymi na przykład z tego linku, który widzicie u Anity pod filmikami, zresztą pod tym filmikiem na pewno też będziemy dodawać. I to konto jest bezpłatne, ono nie jest obowiązujące do zakupów, do jakichkolwiek opłat. Nie podpisujecie żadnej umowy, żeby takie konto posiadać. Podajecie tylko maila i numer telefonu i najpierw się rejestrujecie na konto VIP, później pobieracie aplikację i tam się już logujecie na swoje dane i możecie bezpłatnie z tej aplikacji korzystać. Też przypominamy, że aplikacja też, no właśnie, jest bezpłatna, bo też czasami niektórzy pytają, czy ja muszę coś zapłacić, żeby mieć takiego swojego prywatnego, internetowego kosmetologa. Tak naprawdę nie, ona jest bezpłatna, natomiast fajnie, jeśli będziecie ją stosować właśnie z technologiami, które posiada Nu Skin, przede wszystkim z Lumispa Ajo. Tak, ponieważ możemy połączyć Lumispa Ajo z Nu Skin Vera i to jest pierwsza technologia IoT w kategorii w branży beauty, którą łączymy z internetem. I jakie mamy tam funkcje? Możecie ustawić sobie spersonalizowaną na przykład pielęgnację. Jeżeli z jednej technologii korzysta kilka osób w rodzinie, no to też na przykład pani ma swoją pielęgnację w kolorze różowym, to się wyświetla tak bardzo ładnie na lumie się podświetla, pan ma w kolorze na przykład zielonym, a na przykład nie wiem, córka czy syn mają w kolorze fioletowym albo niebieskim, tak? I sobie każdy ustawia według tych stref, nad którymi muszą bardziej popracować, tak? Czy możemy zacząć już nawet od dekoltu swoją pielęgnację, taką wydłużoną. Ja na przykład na rano mam ustawioną różową, na wieczór mam fioletową, bo różowa jest krótsza, rano mam mniej czasu niż wieczorem, a moją wieczorną zaczynam od dekoltu, szyi, policzków, czoła i tak dalej. Więc tutaj mamy spersonalizowaną pielęgnację, włączamy i też system nam pokazuje, w jaki sposób mamy prowadzić głowicę. Co więcej, sygnalizuje nam, jeżeli ten ruch jest zbyt szybki bądź zbyt mocny. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak, ponieważ nie uszkadzamy płaszczu hydrolipidowej skóry. Zresztą i tak ciężko by to było zrobić przy użyciu tych głowic, które są w Lumi, aczkolwiek no samo korzystanie też i technika jest bardzo ważna. I tak, aplikacja właśnie uczy, szczególnie nowe osoby, które nigdy nie miały do czynienia z Lumispa, jak właściwie korzystać. I też pokazuje, jaki jest stan głowicy, tak? Czy już nie trzeba jej wymienić, ponieważ głowica się sama z siebie nie zużywa, ale zużywają się jony srebra, które są w głowicy, które są odpowiedzialne za to, żeby właściwie oczyszczać skórę i też niwelować stany zapalne. Dokładnie, to jest bardzo, bardzo istotne. Naprawdę, słuchajcie, ta aplikacja jest niesamowita i warto się z nią zapoznać, warto ją sobie pobrać. Nawet jeżeli już w tej chwili posiadacie Lumispa Ajo i nie macie jeszcze tej aplikacji, to my zachęcamy Was do pobrania. I zobaczcie teraz, jak to wszystko wygląda. Ja też powiem właśnie, jeżeli ktoś nie ma Lumispa, to może mogą na przykład odbiorcy pomyśleć, że jak nie mam Lumi, to nie pobieram, bo nie warto. Warto, ponieważ tam właśnie macie takiego internetowego kosmetologa, doradcę, bo macie opcję analizy stanu skóry, robicie sobie zdjęcie, również bez makijażu, w dobrym świetle, odpowiadacie na szereg pytań i później komputer Wam analizuje stan Waszej cery i pokazuje, dokładnie zaznacza, w których miejscach są zmarszki, w których są rozszerzone pory, tak, w których są przebarwienia i właśnie później proponuje pod to pielęgnację, taką standardową, czyli niskobudżetową, bądź też już taką bardziej rozbudowaną, czyli macie gotowe od razu rozwiązania na Wasze problemy skórne, które zczytał system. I oczywiście robicie oś czasu selfie, porównujecie po 2-3 miesiącach i widzicie realnie, jak Wasza cera jest w dużo lepszym stanie. Świetne jest właśnie to rozwiązanie z tą pielęgnacją, którą później mamy ustaloną, bo bardzo często jest też tak, że nie wiemy, jakie kosmetki wybrać, co będzie dla nas odpowiednie. A tutaj już macie, słuchajcie, całą podpowiedź w dwóch opcjach, więc naprawdę fajnie. No dobra. Nie przedłużamy. Co więcej, jeszcze konto VIP, więc te ceny są, słuchajcie, no oczywiście jak dla VIP-ów. Punkty, VIP-y, to wszystko, słuchajcie, co najlepsze, oczywiście dla Was. No ale dobra, ja muszę Wam pokazać, jak to wszystko działa, bo Krysia mogłaby tutaj godzinami opowiadać, a ja chciałam Wam pokazać. Więc zobaczcie teraz w dalszej części filmu, jak to wygląda i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Jak widzicie, to wcale nie jest takie trudne i każdy jest w stanie opanować aplikację Vera, ale jeśli w międzyczasie będziecie mieć jakieś pytania, coś będziecie chcieli się dowiedzieć albo będziecie po prostu potrzebować pomocy, to piszcie do nas, my postaramy się to zrobić jak najlepiej dla Was. Przypominam właśnie o tym linku do założenia konta VIP, który znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. No i co? Działamy? Działamy dalej, tak, i korzystamy z tych dobroci, które mamy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejny film. Do zobaczenia, pa!